No dobra, witam Was serdecznie. Zobaczymy, jak się nagra, zobaczymy, jak z dźwiękiem. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Mamy drugi dzień testów Nikona ZF i Nikona 180-600. Pokażę Wam teraz nagrania, jak tutaj wyszedł ten AF. Ok. I poglądamy razem, zobaczymy, jak działa. Tutaj macie histogram pokazany, jak działa AF. Wezmę tylko na zwierzęta, wziąłem, ustawiłem. D szukam i dopiero później się zorientuję, że jestem na wideo, więc potem te ustawienia porzucę. Przyspieszmy trochę. Od tego momentu mamy pracę AF w zdjęciach. Jak się zapala zielona obramówka, to wtedy zaczynam ostrzyć. Tu mamy ogólne ustawienia wykrywania obiektu, nie ma typowo profilu dla ptaków, tak jak w Z9, jest tylko ogólnie zwierzęta, ludzie automatycznie, samochody, nie? To się chyba film kończy, jeszcze raz zacząłem nagrywać, tak, tutaj wyłączyłem i tutaj mamy drugie nagranie. No to tu jest aż 19 minut, takie nudne to będzie. Ale widać, że AF sobie daje radę, tu od Kupra zacząłem. W Nikonie Z już by wykrywał oko, nie? Już by AF szedł na oko i u ptaku wykrywane byłoby oko. Czy tutaj sprawdzam jeszcze. Sprawdzam, czy mam wszystkie ustawienia odpowiednie. Mamy 3D tracking. Wszystko jest. Szpark przyszedł. Wróbel. Z9 już by było wykrywane oko. To jest ta różnica. Ale w Z8 na chwilę obecną wygląda tak samo. Znaczy tutaj a gołębiu już oko było wykryte, większy zwierzak, ale powiedzmy zatrzymajmy na chwilę i przejdźmy do zdjęć, jak one wyszły. To jest w tej pierwszej minucie były zdjęcia, zobaczcie. One są ostre, zobaczcie, tutaj jest wszystko trafione. Tu pudło, tu trafiło na trawę, tutaj mamy zwierzaki, to nie wiem, czy to już są te zdjęcia, czy... Tak, tu są, widzicie? Tu mamy gołębia. Ale tutaj, jakbym robił zdjęcia tym wróblom, to zobaczcie, wszystko jest trafione. Tam, gdzie powinno być. Mamy ISO 14400, zobaczcie, jak jest ISO. Jest naprawdę bardzo dobry rezultat, jak na tak wysokie ISO. Zobaczcie. Jest naprawdę bardzo dobry rezultat. Tu mamy pudło, ale tu też mamy gołębia trafionego, zobaczcie. Bardzo ładnie, 16 tysięcy, ISO 16 tysięcy. Naprawdę takie zdjęcia się spokojnie nadają, nawet do wydruku nie muszą być jakoś odszumiane. Trafione tutaj, jesteśmy na tym etapie, skończyliśmy nagranie. Były zdjęcia robione. Tutaj niestety jest migawka mechaniczna. I nawet jak teraz jestem na elektrycznej, to jest elektryczna tylko pierwsza kurtyna, więc ta migawka i tak pracuje, więc jest ten blackout taki. Ale w odróżnieniu od Z6, to tutaj punkt AF nadal jest utrzymywany, więc nie traci tak łatwo on obiektu, mimo że robimy serią, bo robiłem potem próby serią robione. Ja tutaj szukam ustawienia tej migawki,
migawki, widzicie, i mechaniczna nie jest możliwa do wzięcia. Nie wiedziałem czemu. Myślałem, że coś może mam zmieniane w ustawieniach z robienia zdjęć, fotografowania. Robiłem tutaj kilka prób z próbą dojścia, o co chodzi, ale w końcu doszedłem do wniosku, że być może jest to wina obiektywu. I tak się okazało, że podpinając 180-600 tracimy możliwość wyboru migawki, wchodzi nam w automatyczną bądź elektryczną. Jest to, wcześniej tego nie zauważyłem, dlatego że używałem tego obiektywa Z9 i tego problemu nie ma, bo tam jest cały czas elektroniczna ta migawka. A tutaj takie coś po prostu wyszło. Znaczy, tu mamy kolejne zdjęcia. Gdzie tak był wykrywany. Oko było wykrywane na wrogu, mimo że nie robiłem akurat zdjęć. Jak się zapala zielony przycisk, jeszcze raz próbuję z tą migawką, shooter. Tutaj pozmieniać, ale to chyba przewiniemy, bo to nie ma sensu. Te moje zabawy z ustawieniami. Tej próby robiłem tej migawki. Ukruka wykrył oko. Ukruka. Uszpaka. Nadal wróciłem do tej migawki. Przewinimy ten kawałek, bo już rozwiązałem ten problem. Wina była nie w ustawieniach samych moich tutaj jakichś aparatu, a była po prostu. Podpinając ten obiektyw 180-600 Nikora, tego nowego pod Nikona Z, tracimy możliwość włączenia typowo migawki mechanicznej. Włącza nam się albo automigawka, albo elektryczna. Czyli aparat sam wybiera, którą migawkę stosuje, czy elektryczną na pierwszą kurtynę, czy mechaniczną. No to przełączałem też w silent mode, czyli w tryb cichy i testowałem. Znaczy, robimy zdjęcia w rubli. Ten AF nie jest taki jak Z9, że tak łatwo do oka idzie, przynajmniej tak jak tutaj widzieliście, jeszcze raz wam cofnę, że na te oko poszło. Mogę przewinąć klatki, pomału przewijam. Przewijmy bardziej. Zobaczcie. On tutaj normalnie oko wykrył. Tutaj jeszcze nie, gdzie on tutaj jest. Za chwilę to będzie widać. Jak o, ptak jest większy, widzicie? Wykrył oko tutaj tego wróbla. Tak musi mieć większą część kadru. Musi zajmować. Jeszcze tutaj patrzę te ustawienia. No dalej. I nie wyostrzył mi tutaj. Miał problem. Ale wracamy. No ale zobaczmy tutaj. O, widzicie, elegancko wykrył oko. Ja teraz przełączymy się na zdjęcia i przelecimy te zdjęcia do tego momentu. Znaczy, to wszystkie są trafione. Wszystkie są trafione. ISO 16000, więc ISO spore jest. Tutaj w locie, tu nie udało mi się go trafić. Akurat tutaj szpak. O, ostrzył na plecy i te plecy są ostre. Bardzo fajne zdjęcie. Kolorki bardzo ładne. Zobaczcie, tu wróbel normalnie trafiony jest. Mimo że ogólnie AF go wykrył, nie wykrył tutaj oka, tylko celował tak, to został trafiony. To pudło, trawa przeszkodziła, tutaj już jest trafiony ptak. No ISO 14400, ale bardzo brzydkie szumy, po prostu niedoświetlone, za mało światła weszło. Przy rozjaśnianiu to nam się te szumy pogorszą. Dajmy autokorektę, gdzie te szumy się pogorszyły.
Ale to jest do odratowania. Na przykład taki plik The Noise spokojnie jesteśmy w stanie odszumić. Przy pełnym kadrze nie ma problemu. Gorzej jak wykropujemy, jakbyśmy kropowali, bo te szumy już potrafią być trochę problematyczne. Jakbyśmy chcieli wykadrować, może jeszcze bardziej. Jakbyśmy chcieli wykadrować, to te szumy potrafią być kłopotliwe wtedy, jak będziemy kadrowali, to one są oczywiście bardziej widoczne. Ale możemy zrobić edytuj. Tutaj wezmę The Noise. Zaraz zobaczcie bit. TIFF 16-bitowy. Tutaj mamy tego TIFFa. Hello. Zezwalaj. Zobaczcie, tak to bierze i wygląda. To są standardowe ustawienia. Biorę zapisz te standardowe ustawienia. Nadpisz plik. OK. I nam tutaj zaraz odświeżę. O, zobaczcie. Wszystko zniknęło. Widzicie, taki plik kontra taki plik. Jednym klikiem. Ja akurat używam Capture One'a, ale Lightroom w podstawowych tych ustawieniach też ma bardzo dobre odszumianie i też to można tak ładnie odszumić, więc to nie jest problem. Pamiętajmy, to jest ISO 14000, 16000 i bardzo mały obiekt, trzeba było trochę skropować, znaczy, macie, tak jest pokazane kropowanie. Idziemy dalej. Też ładnie jest trafione, mimo że to jakaś trawa go zasłania, to zobaczcie, to jest bardzo dużo detalu, bardzo ładnie. ISO 11400. OK. Właśnie. I też jak zastosujemy The Noise, to efekt naprawdę będzie bardzo, bardzo zadowalający. Już teraz jest ogólnie. Ej, no, tak ma być tylko. Save image. Zobaczmy teraz TIFFa. Zobaczcie. O, właśnie tutaj. O, to muszę troszkę więcej. Damy radę tak troszkę mniej, albo stąd. No, bo tutaj mamy, też mamy skropowany obrazek, więc on jest tutaj trochę inny. No, ale tu gdzie mniej więcej, o, to samo. To jest otrzymane przez The Noise. Naprawdę bardzo fajne narzędzie. Ostatnio było w fajnej promocji. Tutaj była trawa, o. Nie włożył. I tutaj mamy te ptaki, co stanęli, co skończyłem odtwarzać AF na tym pniu. Wracamy. OK. Zobaczcie. I tutaj normalnie wykrywa oko ten AF. I tam, gdzie on wyostrzył, złapał, tam macie ostro po prostu. Działa to bardzo dobrze, tylko z tym, że te oko jest wykrywane u obiektów większych. Takie muszą być większe, żeby te oko zostało wykryte. Tutaj widzicie, wykrył oko u wróbla bezproblemowo. Przejdźmy do Capture One'a i zobaczmy te zdjęcia. Zobaczmy, te wszystkie są ostre, zobaczcie. Tu jest wszystko trafione. Tu nie trafił wtedy, a tutaj już jest trafione. A tutaj już mamy szpaka, zobaczcie. Przechodzimy do wideo. Znowu się bawię ustawieniami. Przewiniemy to trochę. OK. Rozglądam się dookoła. Aparat tak chodzi luźno w tym momencie. Nie, no, patrzyłem te ustawienia. Nadal walczę z tą migawką.
No tutaj zaraz będzie szpak. No, przełączyłem na wideo? Czy mi się wygasił? Tak, wideo chyba przełączyłem. Nie, na 2000, na 1 2000 bym przełączył. Nadal próbuję walczyć tutaj ustawieniami. Dobra, idziemy dalej. No, miałem zagwozdkę z tymi ustawieniami. O, jest ten szpak. O, i pachnie się wykrywa tutaj głowę, oko. Czy będzie, kiedy ją zrobię zdjęcie? No, na razie ostrze. To urobiłem mu zdjęcia i nie ten. Nie zarejestrowało tego. Elektroniczna migawka. No nie widziałem, żeby mnie ten. Przysiągłem, że jak go fotografowałem na elektronicznej, to też miałem właśnie taki blackout odrobienia zdjęć. Ale tutaj tym, ale go nie nagrało. Więc ja go miałem tylko w tym. Cofam klatki. No niby nie nagrało. No. Muszę jeszcze potestować. Jak robiłem zdjęcia, to wizja, że widziałem takie, wiecie, jakby migawka pracowała, mimo że to jest elektroniczna. Zobaczmy zdjęcia. Raz, dwa, trzy. Wszystkie są ostre, zobaczcie. Wszystkie są ostre. I kamera spadła. Teraz nie widzę, jak się tutaj nagrywam. Padła mi kamera, jeszcze raz mi spadła. Nie wiem, jak mnie teraz widać, ale coś tu pewnie widać jest. Chcieli mi tu pomóc i niechcący nam wyjli. Dobra. Mamy tutaj widoczne. Znaczy, to mimo tak jest trafiona ładnie. Bardzo fajne zdjęcia. Tu tak uroczo wygląda, nie? Spogląda tak w dół. Zobaczmy, jakie tutaj poprawimy według histogramu. Program sam tutaj poprawił, no ale ja bym aż tak bym nie chciał tutaj aż tak tego poprawiać. Ja to bym chyba chciał zrobić tak, że te tło dookoła zostaje takie ciemne. Troszkę tu, o, tutaj tak damy, podciągniemy tak krzywe. I chyba tak zostawiłbym. Trochę winietę. Może bym go tutaj trochę przykadrował. Wygląda fajnie. No i do lepszego efektu możemy zrobić. Mogę się tutaj pobawić od szumianiem. Zobaczcie. On tutaj będzie tak mało widoczny na głównym poglądzie. Ja tutaj wezmę na tym małym podejrzycie, to ten szum zniknie. Jak przybliżymy, on jest mniejszy, on jest dużo mniejszy. I tak możemy zrobić, a w Capture One albo możemy odszumić w Topaz The Noise albo innym programie do odszumiania. Lightroom ma też fajne to odszumianie, takie większe zrobione. Także to też jest spoko. Nie wiem, czy tu głośnik nie wchodzi w kadr. Teraz. No, zobaczcie, jak to czysto, czyściutkie jest. Save, nadpisz. Zobaczcie, ETIF. I mamy bardzo świetną
Bardzo ładne zdjęcie mamy. I nie dajcie sobie wmówić, że te wszystkie zdjęcia to one są zawsze takie idealne. Szczególnie jak są robione w lesie, gdzie jest bardzo, bardzo ciemno. Na 100% te zdjęcia są odszumiane. Nie da się. Ja tutaj jestem. To jest zdjęcie, to wykonane zostało, słuchajcie, metadane. Już wam mówię. 14.11. 19 stycznia. 14.11. I ja mam ISO 16000. W lesie byłoby 25 600, praktycznie maksymalne. Bynajmniej u mnie tutaj, w Polsce być może byłoby lepiej i te 16 tysięcy w lesie można by zachować, nie? Ale nie ma szans, ludzie to odszumiają. Ja widziałem zdjęcia nieodszumiane, jak one wyglądają i topowych ambasadorów Nikona i tam normalnie są szumy na tych zdjęciach, chyba że zaznaczam, że używali Denoise bądź innego programu. No, nie da się. Tego się nie da inaczej oszukać. I tak jest dużo lepiej niż na przykład, tu są i tak dużo mniejsze szumy na 16 tysięcy niż na przykład w Z9. Ta matryca jest większa i generuje więcej szumu. Znaczy bardzo, bardzo fajne zdjęcia. Tutaj jest z wróblem. To też fajne zdjęcia. Jakby je tutaj wykadrował, żeby tu było ciaśniej. O. Główny bohater, żeby to nic tutaj nie wchodziło w kadr niepotrzebnego. Takie centralny kadr. Mamy coś takiego. Zobaczmy, jak tutaj wyglądamy na histogramie na krzywych. Można by troszeczkę podciągnąć, ale nie za mocno. Żeby tutaj tych przypaleń nie było, to highlighty troszkę ściągniemy. O, widzicie, tutaj pojawiły się detale. Teraz ich nie ma. A teraz się pojawią. Mamy highlighty, mamy ściągnięte, to bardzo fajnie wygląda. I na przykład ja nie odszumiam takich zdjęć, ja po prostu eksportuję tak jak są, ale jak ktoś naprawdę musi, to może wziąć, edytować to przez Denoise czy w Lightroomie. Ja też jeszcze raz tutaj zrobię, pokażę. Mamy 16 tysięcy i zobaczcie, jak elegancko to bierze i wygląda. Wezmę, żeby napisało i weźmiemy te zdjęcia. Dwa. Zobaczymy. Tutaj wczytuję. Tutaj mamy odszumione. Zobaczcie. Szum, nie ma szumu. To jest 16 tysięcy. ISO 16 tysięcy. Zapytajcie kogoś, nie, ja to tak jak 6400 robię w lesie. Dobra. Jasne. 6400. No ale. Ale dużo można z takich plików zrobić. Zobaczcie. Bardzo przyzwoita fota. To są chyba późniejsze jeszcze zdjęcia z tego AF-u. Przewijmy trochę, zobaczmy. Chyba tak. O, za daleko przewinąłem. To chyba musiałby wróbel lecieć na chwilę. Czy on tu leci? Poleciał. Chyba, że już był. Chyba, że wróbel już tutaj był po prostu. Wcześniej go nie zauważyłem. Bo tak, był przez chwilę. Zobaczcie. Nie zdążyłem go tutaj zauważyć, a zarejestrowałem go na zdjęciach. Szybka akcja była. Wiem. Pamiętam. O, widzicie, jest bach i poleciał. Widzicie, ile to trwało? No dawaj, klatki cofaj, cofaj te klatki, cofaj. Cofam ręcznie klatki. Zobaczcie, ile to trwało. Jaką krótką chwilę. Dziękuję. Mamy 30 klatek na sekundę. Ile to będzie sekund? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzynaście, osiemnaście, siedemnaście, piętnaście, szesnaście. 18, 16, 17, 18, 18, 18, 30 klatek, czyli sekunda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Półtorej sekundy? Nie, sekunda z kawałkiem. Jak mamy 30 klatek na sekundę,
i minęła sekunda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, osiemnaście, dwanaście, trzynaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, 30 sekunda minęła. Zrobiłem zdjęcie, powiedzmy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i siedem klatek. O, czyli bardzo, bardzo króciutko. Zobaczmy. Mamy 8, mamy 7. Mamy, patrzcie, 7,47 i 8. Sekundę, trwało sekundę, zobaczcie. 48, 48, 47. Znaczy, jak jest 48? 47, 7 minut 47 sekund, nie macie w rubla i patrzcie, klatka później wskoczyła 48 i mamy, będziemy, znaczy, aż minie sekunda, będzie na 49 jak wskoczy. I on już poleciał, nawet sekunda nie zdążyła minąć. Na nagraniu patrzcie, jeszcze. O, dopiero minęła sekunda na nagraniu. To jest jeszcze więcej klatek na sekundę niż jest na nagraniu. 49. Bach, zobaczcie. To jest sekunda, to co się teraz cofa. Taki ruch jest. O. Naprawdę, w mieniu oka, zobaczcie, i tutaj cały czas poszły zdjęcia. I ja nie robiłem tak serii, że patrzcie, seria jest 5 zdjęć w serii. Ale ja chyba naciskałem ten spust z tego, co pamiętam. 5 klatek na sekundę. Dobra, zobaczmy, ile ja zdjęć zrobiłem. Czy to było 5 klatek? Nie, nie było, no bo. Nie było. Znaczy ja pstryk, klatkę zrobiłem. Jak on wylądował, stanął, nacisnąłem spust migawki. Tylko jedno zdjęcie jest. Więc po prostu raz nacisnąłem. Czyli jest tak, jak pamiętałem, że raz nacisnął. Naprawdę, aparat daje radę, oby Z6 III miało taki F. A ja mam nagrania na kanale jak Z6 Mark II, tak biorę i robię spokojnie. Żona mi kawę przyniosła, także wasze zdrowie. Czarno, o, YouTube utnie za słowo. Jedziemy dalej. Widzicie, cały czas się trzyma oka. Cały czas się trzyma oka. Tutaj już wykrył tyłek. No, szpak jest trochę trudnym obiektem, bo jest cały czarny, nie? No, to też oko. Z9 się różni tym, że się bardziej przykleja do oka, do ptaka, jak jest mniejsze. Lepiej wykrywa ptaki. Bo mamy tryb zwierzęta, to czyli taki, jak jest ten, i tryb celowo do ptaków. Z9 i poleciały. Ale nawet tam z tyłu, zobaczcie, jak wyostrzę na tego gołębia z tyłu tam. O, widzicie? Dawaj, dawaj, dawaj do tyłu, dawaj do tyłu. O. Nie jest ostre i zobaczcie. Już jest oko. Zobaczcie. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć klatek. W tym momencie wcisnąłem spust i AF. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć klatek, ale tutaj, nawet tutaj ponad 30 klatek. Nie wiem, czy 50 klatek to nie jest sekunda, więc naprawdę, naprawdę to było chyba nagrywane z klatkarzem 50 klatek na sekundę. Tak to by chodziło. Albo co najmniej 35 klatek na sekundę. Musiałbym to sprawdzić. Zaraz zobaczymy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 klatek na sekundę, tutaj nagrywany był obraz, więc zobaczcie, to jest 60 klatek na sekundę, więc naprawdę to się działo bardzo szybko. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć klatek i odciśnięcia spustu mamy potwierdzenie ostrości. I zobaczymy, po ilu wpadło do... Mamy nieostrość. Ja jeszcze, że nie wcisnął, zobaczcie, nie wcisnąłem jeszcze AF, a już był ptak, był w tym miejscu. Tutaj miałem centralnie ustawiony ten punkt śledzenia 3D i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Po sześciu klatkach mamy potwierdzenie ostrości. 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 12 mamy już wyostrzone na oko. Przy tym AF jest w Nikonie ZF. To naprawdę było bardzo krótko, to mamy 60 razy, 60 klatek na sekundę, to jest takie, wiecie, ułamek sekundy. Gdzie cały czas miał oko i teraz AF działa dosyć sprawnie, dosyć szybko działa, teraz też testuję, pokazałem Wam, przeostrzyłem, jak działa AF. Tu mi ta kora mi przeszkadzała. Ale tutaj jeszcze go chciałem chyba złapać, tutaj już nie wiem co za akcja by była, zobaczmy dalej tą akcję. Latam dookoła jak potem opętany. Czy tutaj coś było, czy nie? A, szczur, widzicie? Szczura zauważyłem. Tak go trafiłem, ale zobaczmy te zdjęcia gołębia. Tutaj widzicie to, co patrzyliśmy. Tutaj mamy tułów wyostrzony, oko było już za punktem ostrości. Mamy tutaj zdjęcie, jest wszystko ostre, bardzo fajne. Nie wiem, czy jest sens przedłużać to nagranie. Tu nie trafił, tu nie trafił. Zdjęcie tu nie trafił. Tutaj chyba wyostrzał mi na pieniek. Bardziej kontrastowy był pieniek. Na tułów ostrzony, na tułów było ostrzone tutaj, po prostu. Tutaj mamy środko, jak mi wyostrzył i pierwsze zdjęcie, drugie, trzecie, wszystkie są ostre, widzicie? Wszędzie gdzieś nacisnąłem spust migawki, to jest ostre zdjęcie. Zrobiłem jedno, drugie, trzecie, czwarte zdjęcie. Naprawdę, nie ma co narzekać. Tutaj mamy tego szczura, co żem zdjęcie zrobił. Tutaj mamy dalej wróble. Tutaj nawet zrobiłem podgląd. Normalnie u wróbla już widział głowę. Różnica z Z9 jest taka, że on szybciej rozpoznaje ptaka, szczególnie te małe ptaki, nie? Znaczy, ma głowę rozpoznaną, tutaj już oko ma rozpoznane, tutaj też. Tutaj czas trochę jest krótki, 1/2000 to trochę krótki jak na te ptaki, no i mamy ISO 16000. Za słupkiem. No i mamy bardzo. Od razu jest oko. Zobaczcie. Cofniemy kilka klatek. O, idziemy. Gdzie już jest oko. Wcisnąłem spust, tylko spust nacisnąłem aparatu, już jest oko. Od razu. Bo jak żółta obramówka świadczy o tym, że nacisnąłem spust migawki. Mamy 1, 2, 3, 4, 5,
Na nosie potwierdził ostrość. No nie o to nam chodziło. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. No to on się trzyma między tutaj w takim miejscu, bo nie, no aparatowi jest ciężko stwierdzić, gdzie jest oko. Akurat u szpaka to tak wychodzi. No ale zobaczmy zdjęcia, jakie wyszły, bo potwierdzenie ostrości mamy w tym miejscu. Zobaczmy, jak wyszły zdjęcia. Tutaj mamy szczura, czyli my tutaj zdjęcia ja zrobiłem jakieś. Tutaj mamy wróble, zobaczcie, tutaj normalnie wszystko jest trafione. Tu one odleciały. Tutaj je ten. To tutaj mi wyostrzył na kuper, na ptaka mi wyostrzył. No i mamy, zobaczcie. Wszystko jest tutaj ostre, jest wyostrzone, pomimo że AF, no przełącz mi tutaj. Mimo że AF pokazuje, że jest tu potwierdzenie, to jednak jest tutaj wyostrzone. No w tym miejscu, gdzie jest oko, w tym miejscu wyostrzył. Widział jasne i ciemne, tutaj stwierdził, że tutaj jest oko, ale zobaczmy, czy zdjęcie. Tutaj mamy też ostre zdjęcie. Tylko dwa zdjęcia zrobiłem. W tamtym momencie zrobiłem zdjęcie, widzieliście? Obrócił się i już było po. Cofnijmy. Zdjęcie mamy w tym miejscu. O, zrobione zdjęcie. Mimo że ostrzył niby tutaj na głowę, to oko jest tutaj ostre. Mowa jest w głębi ostrości, więc jest przyzwoicie. Naprawdę jest przyzwoicie. Mamy jedną 2000 i ISO 16000. Znaczy to jest spore, duże ISO jest. Więc naprawdę tutaj, czy to Z6, 2, czy Z5, czy ZF, czy Z8. ZF i Z8 to już naprawdę są na takim poziomie. Z6 trzeba ostrzyć trochę inaczej. Mam nagrania, więc też może je otworzę i opowiem wtedy, jak ostrzyłem i dlaczego taki AF wybrałem. Nie do końca będę już pamiętał, ale będę w stanie opowiedzieć, co myślę, że mi przyświecało wtedy. Najlepiej jest na gorąco. Naprawdę bardzo fajne zdjęcie. My je teraz przykadrujemy. Tak, jakbyśmy je chcieli oddać. O. To sobie możemy usunąć po produkcji w tym Photoshopie na przykład. No i zróbmy to odszumianie w topazie. Zobaczcie. Dwa mi jeszcze raz wyślę, dwa pliki. Dobra, może być, muszę je usunąć. Od razu, żeby ich mi nie nadpisywał. Okay. Zobaczcie. Bardzo czyste zdjęcie. To odsunanie ma takie wady, że czasami tutaj jakieś artefakty nam porobi, których wcześniej nie było. Widzicie, tutaj jest niby wszystko elegancko, ładnie, a tutaj chyba był artefakt. Tak, tutaj. To jest bardziej widoczne niż było tutaj. Widzicie, tutaj to jest bardzo mało widoczne, tam jest wypuklone, ale czasami się zdarzają takie rzeczy, że tutaj, widzicie, takie artefakty się robią. Ale to widać na przykład tutaj na dużym powiększeniu. To można sobie jeszcze w postprodukcji poprawić ewentualnie w Photoshopie. No i tak to będzie wygląda. Znaczy, te wszystkie zdjęcia są trafione. ISO 16000. Bardzo fajne zdjęcia. Przyzwoite. Zobaczmy jeszcze nam to nagranie. No, przesuńcie tutaj. Jedziemy z tym. Tego już chyba nie sfotografowałem, bo nie widziałem zdjęć.
O, tutaj ten zdjęcie. Gdzie oko. Wyostrzył od razu na oko. Uciekł paszek. I powiem zaraz na oko wyostrzyć. Dokładnie. Wyostrzył na oko. Takie skakania są. To robiłem zdjęcia i właśnie aparat strzelał i przysłona zamykała ten. A ja specjalnie ruszałem tym aparatem, żeby zobaczyć, czy będą takie przeciągnięcia. Czy on weźmie i nie zgubi AF. Ja robiłem serię tutaj, jak fotografowałem, i żebym tak ruszał. O, ruszałem bardzo aparatem i robiłem serię, żeby jak szła kurtyna, to wiecie, wcześniej, na przykład w Z6, to często ten obiekt był tracony przez AF. A tutaj po prostu nie jest tracony, cały czas AF bierze i trzyma. Mimo że my widzimy, wiecie, taki ciemny ten, tu przez chwilę by było widać, przez chwilę go zgubił. Przez chwilę go zgubił. O, tutaj widać, mamy zielone i przez chwilę będzie żółte, przez chwilę go zgubi. O, i widzicie, przez chwilę go zgubił, ale go trafił z powrotem. Ja cały czas robiłem serię i ruszałem tym aparatem, żeby tak jakbyśmy, nie wiem, śledzili jakiś obiekt. Taką symulację, żebym robił, znaczy wszystkie zdjęcia są trafione. Zobaczmy, teraz ja tutaj w Capture One'ie te zdjęcia przewiniemy. O, zobaczcie. Gdzie wszystkie są trafione. Szalałem z tym aparatem na boki. O, tu było chybione. To jedno było chybione. Mamy kolejne trafione, kolejne. To też jest trafione, tu jest to trafione. ISO 16000. To jest chyba nie do końca trafione. Chyba tak. No, tamto jest nie do końca. I tutaj już też. On już się zaczął iść do przodu i chybiłem. Tu już jest w miarę w punkt. Ale naprawdę, na tyle zdjęć i fakt, że ja ruszałem tym aparatem naprawdę na lewo i na prawo, to jest przyzwoicie, tu jest znowu pudło. Nie no, spoko jest, że tak powiem. Ja tych zdjęć tutaj natrzaskałem. Masakra. Od groma. Ale bardzo, bardzo dużo, nieliczne są nietrafione, więc nawet w serii dynamicznie idzie tym pracować. Znaczy, tutaj też. Świetne ujęcie. Bardzo fajne zdjęcie. ISO 16000. Czy ja tam gdzieś mam większe albo mniejsze ISO? Tutaj mamy gołębia. Gołębia, zobaczmy, czy jakiegoś innego ptaka mamy.
tutaj już nic więcej nie masz. Po prostu nic więcej nie sfotografowałem, tylko tego gołębia jeszcze, że coś tam było. Nie, już nic, już bym kończył. Także będziemy kończyli. I do tego nagrania zostało kawałek. Tutaj jeszcze widzicie, o, AF Bach i od razu było oko. Momentalnie złapał oko, głowę, oko. I tutaj wszystkie zdjęcia. To co on tak szarpie, to w tym momencie naciskam spust migawki, nie? Tutaj jeszcze sprawdzam ustawienia, tak? No, jeszcze raz sprawdzałem te ustawienia. To się bawiłem ustawieniami, próbowałem dojść, co tutaj zrobić z tą migawką i czemu mam taki komunikat, że przy tych ustawieniach, gdzie ten komunikat jest, zniknął. Przy tych ustawieniach nie mogę włączyć migawki mechanicznej, tylko automatyczny wybór migawki. Trochę jest to słabe, nie? Bo aparat wtedy decyduje, czy będzie elektryczną, czy mechaniczną. Silent mode, żebym włączył. No to się już bawiłem ustawieniami. Ale jak zakończyłem nagrywać, to po prostu mówię, już tutaj nawet patrząc w tym menu, czemu nie mogę zmienić tych ustawień, to mówię, chyba do myślą, że być może jest to spowodowane właśnie obiektywem. Tak to bierze wygląda, to tyle. To jak tak powiem, cały materiał. A tutaj tych kilka zdjęć mam z 5 gwiazdkami. Zobaczmy sobie tutaj, co ja tutaj wybrałem. A to zdjęcie, żebym wybrał. To, żebym wybrał. Takie do pokazania. Tutaj mamy odszumione i TIFF. Damy tak. Jest różnica. Ja ją bynajmniej biorę i widzę. Także tak to będzie wygląda. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Jezus, jakie długie nagranie.